Cześć, witam po raz kolejny. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam poligon wojskowy Muszaki. Powstanie tego miejsca datuje się na około 1953 rok. Jest to poligon wojskowy. Jeżeli oglądaliście materiał pod tytułem Samotna wieża, to tam wspominałem o tym, że została wysiedlona wieś Małga na potrzeby właśnie powstania poligonu. Dzisiaj odwiedzamy ten poligon i teren, który do niego należy. Poligon funkcjonował przez około 40 lat, bo został zlikwidowany w 1993 roku. Kiedy to ten teren przejęły Lasy Państwowe i otworzyły tutaj rezerwat Małga. Teren poligonu to blisko 800 hektarów, więc jest to naprawdę spory teren. W jednym materiale nie uda nam się go całego zaprezentować, więc podzieliliśmy to na dwie części. Dzisiaj zwiedzicie budynki. Pozostałości tak naprawdę po budynkach poligonu. Jest to wieża obserwacyjna, do tego kilka przynależnych budynków. Miejsce dość niebezpieczne, nawet jak na tą chwilę, gdyż w 2013 roku saperzy wydobyli z terenu poligonu około 40 tysięcy niewybuchów. I tak naprawdę ten teren został sprawdzony w jakichś 80%, więc naprawdę poruszanie się tu jest dosyć ryzykowne. Aczkolwiek myślę, że ten główny teren, w którym teraz jesteśmy, jest bezpieczny.
Tego, że poligon został zlikwidowany w 1993 roku, to miejsce to określa się jako czasowo czynne, gdyż do dnia dzisiejszego pobliskie jednostki wojskowe, jednostki specjalne ćwiczą na tym terenie. No, nie udało nam się nikogo spotkać, aczkolwiek takie informacje do mnie dotarły. Wejdziemy na górę, zobaczymy, co się kryje w tym nasypie. Jakieś pozostałości, jakieś schody tu prowadziły. Jest chyba zabezpieczenie, jakieś odkrycie. Dokładnie. Słuchajcie, poruszając się tutaj po tym terenie, naprawdę uważajcie na to, bo głębokość to jakieś 6-7 metrów. Jest taki zbiornik podziemny, być może na wodę, ciężko stwierdzić, ale naprawdę nie chcielibyście w niego wpaść. Nie ma tu żadnej drabiny. Ciężko by było się z niego wydostać. Także zabezpieczamy to z powrotem płytą i idziemy do kolejnych budynków.